ten nadruk. Jest prawie 10:00 i ja już wracam ze szkoły do domu. Wyszło to strasznie niespodziewane i o tym nie wiedziałam, ale tak się złożyło, bo tak to bym siedziała do 15:00 w szkole od 7:00. Już miałam dzisiaj dwa pierwsze WF-y, więc już jestem pobudzona. Swoją drogą na WF-ie miałam jogę z Gosią i z YouTube'a nam trener WF-ista puszcza. A tutaj śpi Rysio. Dzień dobry. Nie, ja już idę do domku. No. Przyszła do mnie dzisiaj paczka. Zamówiłam sobie dwie pary spodni i jedną koszulkę, więc potem przymierzymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że te ubrania będą dobre, bo się boję, czy trafiłam z rozmiarami tych spodni. Zobaczymy. Aha, no super.
Więc zamówiłam jedną koszulkę i dwie pary spodni, ale z promocji. Nie zamawiałabym normalnie, bo szkoda mi by było wydać pieniądze po prostu. Koszulka chyba kosztowała 8 dych, a ja zapłaciłam za nią 4, 40 zł. Jedne spodnie były przecenione z prawie 200 zł na 80 albo 70 i tak samo drugie. Bardzo chciałam jasne spodnie, ponieważ takich nie mam. Teraz już mam, o ile będą dobre. One są z... nie wiem skąd one są, czekaj. Taka firma, nie wiem czy to się nazywa jakiś Raven Vintage, mogę się mylić. Muszę tak, sorry za tą perspektywę. Wygląda tak, jest ogółem sztos. Mi się bardzo podoba ta koszulka. Ten nadruk, zakochałam się, co nie? No, są troszeczkę luźne, ale to u mnie standard. I mają prostą nogawkę, ale nie wiem, czy to widać. Muszę wyczyścić w ogóle te buty. Ciągle zapominam, ale to zrobię, obiecuję. Spróbuję może sobie podwinąć te nogawki, bo one są strasznie długie. Albo może te spodnie skrócę. Ale są naprawdę bardzo ładne, mi się podobają. One mają takie wykończenie, nie wiem czy widać, zapomniałam jak to się nazywa. Chyba surowe wykończenie. No, ta koszulka jest totalny sztos. Ładny t-shirt? No spoko. Są trochę za długie, ale jakbym je podwinęła albo skróciła, to będą fajne. Koszulka ładna, ale myślałam, no, że będzie bardziej żółta. Bardziej brudny, biały. A śnieżna. Spodnie spoko, ale... No wiesz, tak, są długie są, no. Przed Joey. Okej, teraz mam na sobie brązowe spodnie i one mają tutaj takie rozcięcie i te tak samo są za długie, bo ja jestem niska. W ogóle są bardzo długie. Kolor mi się bardzo ich podoba. Ale tak, będę musiała je skrócić. Ta koszulka the best po prostu, a spodnie no za długie. Ale jeszcze się je ogarnie. Z taką cenę, słuchajcie. Ta owsianka jest przepyszna, naprawdę. Więc na kolację zrobiłam sobie kanapki. Te są na pieczywie pszennym, ponieważ tata kupił świeże pieczywo i po prostu miałam ochotę. A ta jedna jest z chlebem mojej mamy. Ta jest z Philadelphia Light, ta jest z pastą warzywną meksykańską. Tutaj też tak pomieszałam. Ta jest z twarogiem delikatnym, taki prezydent. A ta jest z masłem i pierwszy raz od... nie wiem ilu zjem kanapkę z masłem. Boję się. Bo jakoś nie wiem czemu. Nie wiem po prostu. Nie wiem nawet jak smakuje. Nie pamiętam kompletnie i... znaczy to nie jest masło, to jest margaryna. I miałam mega ochotę dzisiaj na warzywa. Ale, że Magda jest z Jokiem, to ci nie usiądzie.
Jezu, ja uwielbiam czerwoną fasolę i bardzo dawno tego nie jadłam, więc... No, nie mogę się doczekać. No cześć! Ale wiesz, co jest niesamowite? Że on jest już oswojony. Wiesz, o co chodzi? To zimno, zaraz cię wszystko zwie. Tak, pytulamy się. Pytulamy się. Wiesz, że on mi no... A to wiesz... O, no, 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 no. Malutkie, ale mówię, że to jest bardzo ładny kolor. O. Wow. O wow, ale to musi być dobre. W sumie jakieś nowe czekolady. Oh my god. Jakie to wszystko jest słodkie. Gingerbread, oh my god. Tu jakieś muffiny. Kawę wezmę. I wychodzę już, jak jest ciemno. Wróciłam. Słuchajcie, ja będę teraz odrabiać lekcje. Dokładnie to matematykę i angielski. Wam pokażę, co kupiłam w sklepie. Nie cały foodhaul, tylko myślę, że takie najbardziej, najciekawsze rzeczy. Po prostu według mnie. Jeżeli chodzi o bezdomnego kotka, to on na razie zostaje u nas już raczej na zawsze. Byliśmy z nim u weterynarza. Na razie musi być na dworze jeszcze przez 3 tygodnie, ponieważ wiecie, ja mam swojego kota, a on nie jest jeszcze na wszystko zaszczepiony i musi być wykastrowany. I póki co nie może mieć po prostu kontaktu z moim kotem w domu. Ten z dworu. Chyba logiczne. Już się po prostu go nie mogę doczekać. On jest taki malutki. Ma około 3 miesiące. I nazywa się Ryszard. Rysio. Rysio, Marysio, Rysia i Marysia. Ja sobie tak mówię, wiecie. Ja sobie taką wyliczankę wymyśliłam i uważam, że to jest naprawdę cute. Nie mogę się doczekać, jak będzie już u nas w domku, bo jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać i jak będzie się zachowywać. Ogółem strasznie szybko się oswoił z nami, bo na początku się strasznie bał, a teraz no po prostu nas kocha i z nami biega, lata, mruczy, przytula się, bawi. Na matematyce zaczęliśmy działania na wyrażeniach algebraicznych. No, nie za ładnie napisałam. Jutro mam w planach w ogóle pójść na lumpeksy do second handów. Inaczej używana odzież, może szukam fajnych ubrań, może coś znajdę, może w końcu będę się jakoś ubierać. Chociaż ja czasami mam tak, że coś znajdę w lumpeksie, a czasami mam tak, że w ogóle nic, kompletnie nic, szukam i po prostu nic nie ma. Dzisiaj mamy podprysznicę, może sygnalizuje, że chce się umyć. Nie wiem. Nie. Może to powiedziałem, że nie ma, tak? Cześć, Miśku. Aha, bo ty trenujesz szkołę. Jestem w szlabroku. Zaczęło padać. Edson wie czekolady i wam je pokażę. Kocham testować nowe czekolady, więc dzisiaj znalazłam
Super, dwie nowe czekolady poszą. Jestem ciekawa, bo do owsianek mega. Ja kocham pistacje i pierwsza jest po prostu z pistacjami. Dokładnie jest to biała czekolada z kawałkami pistacji, kremowym nadzieniem, pistacjowym i czekoladą mleczną. Mega jestem nie ciekawa. Druga jest także niesamowita. It's gingerbread time, ok? To jest gingerbread time. Jest to edycja limitowana i jest to po prostu czekolada z piernikiem. Tak to można w sumie przetłumaczyć. Dark chocolate with cocoa cream filling with gingerbread pieces. Czyli ciemna lub gorzka czekolada z nadzieniem kakaowym i kawałkami piernika czy pierniczków. Piernika chyba, tak? To opakowanie jest przepiękne, ale to tak samo. Pierwszy raz kupiłam w ogóle musy. Kupiłam 3 musy na próbę do szkoły. Z racji tego, że ja kocham jabłko i cynamon, kupiłam taki i on tutaj jest z dodatkiem kaszy jaglanej, fajnie, bo też nie ma cukru. No i skład ma naprawdę bardzo prosty. No i myślę, że jest to naprawdę w sumie spoko rzecz taka do szkoły, jako przekąska. Kolejny jest tu tutaj truskawka, jabłko, banan, marchew od Kubusia. Skład tak samo ma bardzo prosty. I taki z tym barka, on jest pomarańcza, marakuja, jabłko, banan, więc musi być pyszne. Tu są same owoce. Ja takich musów nigdy nie piłam. Nie jadłam. Najlepiej jest zjeść owoce w surowej postaci, czyli na przykład jabłko albo banana. Ale jestem właśnie ciekawa, bo to jest takie jakby takie, że możecie odkręcić, potem zakręcić, jak nie zjecie całego. No i tak samo to inaczej smakuje. Nie wiem. Kupiłam na próbę. Trzeba próbować nowych rzeczy. Już żegnam, bo ja idę spać. Jest po 24 i jestem zmęczona. Pewnie to widać strasznie po mojej twarzy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nakładkę na zęby, więc mogę dziwnie wyglądać albo mówić. Sorka. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Ten vlog pewnie był bardzo chaotyczny. Ale tak. Pa, pa.